Ważnymi dwoma inwestycjami, jakie są realizowane w tej chwili w Dąbrowie Białostockiej na terenie gminy, to realizacja programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, na które dofinansowanie dostaliśmy właśnie z rządu 1 200 000 zł. Wykonujemy termomodernizację, kompleksową termomodernizację szkół w Różanym Stoku i w Suchodolinie. Pozwala nam to ograniczyć też bardzo mocno koszty, rosnące koszty ogrzewania tych szkół. Poprawia komfort tak naprawdę funkcjonowania tych placówek oświatowych. Cieszymy się, że po wielu latach tak naprawdę udało nam się pozyskać takie środki. Możemy realizować te zadania, bo one są bardzo ważne. Już dawno moim zdaniem powinny być realizowane, aczkolwiek w tej chwili staramy się te szkoły nasze zabezpieczyć i termomodernizować. W tej chwili też staramy się pozyskać środki z Polskiego Ładu na kolejne szkoły, bo jeszcze zostaje nam Zwierzyniec Wielki, Reszkowce i w Dąbrowie Białostockiej poprawa budynku i wymiana ogrzewania. Koniec inwestycji jest przewidziany na październik. Październik, być może będzie to już ten początkowe dni października, ponieważ prace są bardzo mocno zaawansowane i postępują zgodnie z harmonogramem, więc mamy nadzieję na zakończenie już w miesiącu październiku. Koszt inwestycji dwóch to blisko 1 800 000 zł, więc bardzo duży, aczkolwiek poczynając ze swoich oszczędności, ale też pomocy i wsparciu edukatora, czyli szkoły wiodącej, która prowadzi szkołę w Suchodolinie, udało nam się wygospodarować te środki, by termomodernizować, zrobić te remonty na dwóch szkołach.